Cześć kochani, z tej strony Berneta. Przychodzę do Was z nowym albumem. Zrobiłam album dla chłopczyka. Nie wiem, czy już widzieliście, bo są jakieś zdjęcia już wstawione, ale postanowiłam nagrać film. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Album wygląda tak. To sobie przerzucę. Oczywiście są buty. Zarąbiste, świetne, podobają mi się. Jest gryzak. Baby Boy, malutki chłopczyk, album Motorek, klocki i tutaj taka matka. Tutaj mamy washi tape. Okładka jest taka jak gdyby lekko ze skórki zrobiona. I tutaj oczywiście jest jeans. Tak wygląda tutaj. Oczywiście buty. Tutaj mamy jeszcze takie dyndadełko. Jest konik na biegunach. No, poczekajcie, konik na biegunach. I jeszcze jest autko. Tak wyglądają. No i oczywiście tu jest jeszcze gryzak, jego można odpiąć, zdjąć ze sznureczka. I można go używać. Oczywiście buty też można zdjąć. Zdejmę je tutaj. Słodkie. Postawię je tutaj. Niech sobie stoją. Tak wygląda. Tak wygląda tył. Tutaj jeszcze tylko brakuje mojego podpisu. Przez kogo został zrobiony. Tak wygląda tył. Więc tak, zobaczmy, co tam się w środku dzieje. Tak wygląda pierwsza strona. Tutaj jest oczywiście dodatkowy z misiem, dodatkowe maty na zdjęcia. Jest go oklejony przód i tył. Reszta jest biała. To jest dodatkowa mata. Tutaj mamy Hello Spinacz. Tutaj mamy pierwszą stronę. I tutaj mamy. Są kieszenie, są maty. Tutaj mamy ślicznego chłopczyka z serduszkiem. Papiery są boskie, muszę Wam powiedzieć. I zaraz Wam pokażę, jaką kolekcję między innymi. Używałam papiery Sweetheart Collection ze Scrapberries. Piękne są papiery, naprawdę super, podobają mi się. Dużo rzeczy jest użyte z magicznej kartki. Malutkie szczęścia i mali odkrywcy. Piękne są rzeczy. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę mi się podobają. I tutaj, tu pod. Tu pod bosych stóp. Jeszcze i to jest biskrap. Także świetne są papiery, są świetne. Album mi się bardzo podoba. Nie wiem jak Wam, ale mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Więc tak, tutaj album jest z kopert, więc oczywiście powstają dodatkowe flapki, w których są kieszenie i tutaj welcome baby. Tutaj mamy taką matę z latawcami. Tutaj następna z latawcami. Tutaj mamy kolejną stronę. Tu też mamy latawiec. Oczywiście są kieszenie i w kieszeniach są maty. Tutaj mamy samochodziki. Z drugiej strony jest biała. Tutaj mamy samochodziki. W drugiej kieszeni mamy kieszeń. W której są takie małe wyembosowane tagi. Wszyscy na pewno te stemple znają. I tutaj jest tak z tej strony. Wchodzi tutaj. Dobra. Następna strona chmurki. Tutaj mamy łódkę. Tutaj mamy kolejne dwa tagi. Tutaj mamy kolejną kieszeń. Jest balon. Tak, z koniem na biegunach. I tutaj mamy przygoda z balonem. Tutaj mamy małego misia. Tutaj mamy kolejną stronę. Tutaj oczywiście, ups, no, stój, jest ramka. Ten papier wyciągamy, możemy wkleić tutaj zdjęcie. Tutaj mamy fajny gość. Musiał mi się przykleić. Pięknie, na piankę tam jest zrobione, dlatego mi się przykleił. Fajowy gość. Tutaj mamy oczywiście samochód. Tutaj mamy znowu dwie kieszenie.
I ta jedna jest taka. I druga jest znowu kieszeń. Mamy samochód, trzy malutkie tagi. Tak, jeden z chłopczykiem, jeden mamy taki. I tak wygląda papier pod spodem. To jest następna mata. Następna strona odlotowo, malutki chłopczyk jak śpi. Tutaj mamy z tej kolekcji papieru śliczny. Jest i dla chłopczyka, i dla dziewczynki można to użyć. Tutaj mamy kolejną flapkę. A, sorry, tu mamy kieszeń. Tutaj mamy chmurkę. Tu mamy kieszeń i luzaka mamy tutaj. Mamy to chłopak. I mamy podniebnych przygód. Mata. Tutaj w środku mamy kolejną kieszeń. Tak ona wygląda. Mata. Kolejna strona, żyrawka. Cudne są te tekturki. Piękne są, naprawdę. Mały odkrywca. Powiem Wam, że nawet nie pamiętam, skąd ja je wzięłam, te tekturki, z jakiej firmy, nie pamiętam. Chyba nie zostawiłam sobie nawet tych. Tutaj mamy pod obrazie obraz, farby, malowidła jakieś. Tutaj mamy baby boy. Znowu i tutaj znowu mamy niebieskie maty. Konik i samochód. Tutaj mamy kolejną stronę. Super bohater i ten cudowny chłopczyk. Piękny jest. Tutaj mamy kolejną matę i tutaj mamy samochód taki lekko błyszczący, zielono-niebieski. Tutaj jest kolejna strona i tutaj jest oczywiście buteleczka. Ciężarówka. Tutaj dodałam takiego misia z kwiatuszkiem. To do samo do Agnieszki Gongało, która sama to malowała właśnie. I stwierdziłam, że to ładnie będzie wyglądało. Do tego dołożone. Dzięki Agnieszka jeszcze raz. I tutaj mamy chłopczyka kolejnego z tagiem. Tutaj mamy pirata. Pirat mi się bardzo podoba. Świetny jest. Tutaj mamy co w trawie piszczy taką matę. Spinacz w kropeczki. Kolejna kieszeń. No. Z matą. I tutaj mamy kieszonkę. Dwa tagi takie malutkie. I tutaj mamy kolejnego taga z chłopczykiem. To można odsunąć i tutaj też jakieś zdjęcia powkładać. To jest kolejna kieszeń. A to może później. Tu mamy kolejną matę. I tu mamy kolejne. Tutaj śliczne te ubranka podobają mi się, bardzo mi się to podoba. I tutaj oczywiście Marin. Taguś. Kolejna mała flapka z kieszenią. I tutaj mamy kolejnego chłopczyka. Tutaj mamy taką matę z misiem i klockami. I tutaj sięgnij gwiazd. To jest to. Tutaj mamy ubranko chłopczyka. Tu mamy małego misiaczka. I tutaj mamy chłopczyka i agrafkę, pod którą właśnie można włożyć tego chłopczyka. I mamy kolejną matę, samochodziki po drugiej stronie białą. Tak wygląda baby album. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Chciałam, żeby był trochę inny. Nie chciałam taki bardzo, bardzo baby baby. Chciałam, żeby był troszeczkę też chłopięcy, taki bardziej już większego chłopca i baby, i chłopca. Także mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli Wam się podoba, subskrybujcie. Na pewno będzie coś nowego. Już mam w planach kilka prac. Niektóre już zaczęłam, także na pewno wkrótce znowu coś pokażę. I no, mam nadzieję, że Wam będzie się podobał. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, buziaki i miłego dnia. Pa, pa!